Uwaga. Czyli tak, widok będzie ładnie. Wszystkich widać, ok. Czyli tak, zaczynam transmisję, tak? Jeszcze do 9 zostało minutkę, więc chwila, moment. Po 9 można już zacząć taką oficjalną. A niech Grażynka sprawdzi w tej chwili, czy nas słyszy. Znaczy, ja zaraz pójdę, tak? Ja już tu będę ogarniał. Bo tak? To czasami widzicie, jak teraz pokazują. Kliknę rozpocznij, to już ludzie będą nas widzieć na żywo, nie? Dobrze. Dobrze. Ale to niech widzą, bo przynajmniej będą wiedzieli, że... Że to jest wszystko na żywo, tak. Okej. Okay. Czyli jesteśmy już. Można nas oglądać. Tak, już teraz na pewno tak. Moi drodzy, mam nadzieję, że tak jak my jesteście w pełnej gotowości. Godzina 9 już niedługo. Jesteśmy wszyscy gotowi, żeby rozpocząć to wyjątkowe, inne zakończenie roku szkolnego. Trwają jeszcze u nas w szkole ostatnie sprawdziany, czy słychać nas, czy widać nas na komputerach w sąsiednich pokojach. Także prosimy o odrobinę cierpliwości i za chwilę oficjalnie rozpocznę zakończenie roku szkolnego. Kto siedzi, to na pewno poznajecie, a jeżeli nie poznajecie, to za chwileczkę przedstawię wam wszystkich obecnych na naszej uroczystości. Czy Pawle, czy to znaczy, że godzina 9? Tak, wszystko w porządku, godzina 9, możemy zaczynać. Dziękuję pięknie. Moi drodzy, kochani uczniowie, moi drodzy pracownicy, i szczególny gościu dzisiejszej uroczystości mamy dzisiaj pana Ryszarda Kawczyńskiego, przedstawiciela Departamentu Kultury i Edukacji, który zaszczycił nasz wyjątkowy... Witam wszystkich serdecznie. Naszą wyjątkową uroczystość po raz pierwszy w swoim życiu i pracy zawodowej w oświacie. W ten sposób kończę rok szkolny, nie patrząc wam bezpośrednio w oczy, nie słysząc szeptów z ostatnich rzędów, nie czując atmosfery podniecenia i radości z faktu, że kończymy rok szkolny. Rok to wyjątkowy. Rok 2019-20 zapisze się w historii polskiej oświaty w sposób szczególny. W marcu tego roku nasze życie prywatne, nasze życie zawodowe, wasze życie rodzinne, osobiste na pewno uległo zmianom. To, że my siedzimy tu wszyscy tak obok siebie, nie wynika z faktu, że łamiemy zasady i reżim sanitarny. Jesteśmy wszyscy akurat po badaniu w kierunku COVID-19 i wszyscy mamy ujemne wyniki. Te badania to zasługa marszałka województwa, którego tą drogą pragniemy serdecznie pozdrowić. W marcu tego roku, jak wspomniałam, a szczególnie dzień 12 marca, zapisze się w historii naszej szkoły w sposób szczególny, dlatego że jest to rok 70-lecia naszej szkoły. Rok, w trakcie którego mieliśmy spotkać się z poszczególnymi rocznikami absolwentów, gościć tu szczególnych przyjaciół naszej szkoły, a wszystko zmienił koronawirus. Zmienił również charakter naszej pracy. I o ile musieliśmy odwołać wszystkie uroczystości, dni otwarte, spotkania, najmy, dzięki którym gromadzimy dochody w naszej szkole, to okazało się, że oprócz tych minusów pojawiły się również plusy. I może to zabrzmi w dobie koronawirusa wcale nie wesoło, to proszę mi wierzyć, że pokłady pomysłowości, inwencji twórczej, które obserwowałam u moich pracowników, ale i u was, położyły mnie dosłownie przed wami na kolana. Jesteście bardzo operatywni, jesteście otwarci na każdą zmianę i jeżeli z taką umiejętnością kończymy ten rok szkolny, to jestem z was wszystkich ogromnie dumna. Ale o szczegółach za chwilę, a pozwólcie, że oddam głos panu Ryszardowi Kawczyńskiemu, naszemu dzisiejszemu honorowemu gościu. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji pana Zdzisława Fadrowskiego, w
wszystkim Państwu gratuluję dobrnięcia do zakończenia pewnego etapu edukacji. Szczególne gratulacje składam absolwentom, którzy w tym roku osiągnęli finał swojej edukacji. Jestem przekonany, że jesteście Państwo dobrze wyposażeni w wiedzę i umiejętności, która pozwoli Wam w satysfakcjonujący Was sposób realizować swoje zawodowe inspiracje i marzenia. Szanowni Państwo, wszystkim, przede wszystkim Pani Dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom administracji i obsługi, w imieniu Pana Dyrektora Departamentu serdecznie dziękuję za to, że w tym trudnym okresie, jakim przyszło nam przeżyć ten drugi semestr w roku szkolnym 2019-2020, że podołaliśmy tym trudnościom, które przed nami stanęły z powodu wiadomej epidemii. Bardzo Wam dziękuję za Wasze osobiste zaangażowanie, że ten proces edukacyjny mógł przebiegać sprawnie, że wszyscy uczniowie mogli przystąpić do egzaminów, że zajęcia odbywały się sprawnie. Jestem niezmiernie Państwu za to bardzo wdzięczny i zobowiązany. Jako przedstawiciel organu prowadzącego zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby ten trudny okres historii Waszej szkoły przeszedł w miarę jak najmniej bezboleśnie. Życzę przede wszystkim spokojnych, dobrych wakacji, czasu odpoczynku, relaksu i nabrania sił do kolejnych wyzwań, które przyniesie życie również z tą paskudną chorobą. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory wszystko nam się dobrze udało, że jesteśmy ludźmi dobrze zorganizowanymi, dobrze wyposażonymi i że podołamy wszelkie trudnościom, które przed nami staną. Życzę naprawdę przede wszystkim, aby spełniały się marzenia absolwentom, żebyście Państwo uzyskali dobrą, satysfakcjonującą pracę, a tym, którzy będą kontynuowali naukę, żebyście nabrali sił i żebyśmy we wrześniu mogli się spotkać w normalnych warunkach. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja pozwolę sobie w imieniu całej naszej społeczności szkolnej przekazać ten oto symboliczny kaganek oświaty dla naszego przyjaciela, który w tym trudnym, bardzo trudnym dla nas czasie okazał się nam bardzo pomocny. Drogi bardzo Ryszardzie, pięknie dziękujemy. Dziękuję, pozwolę sobie jeszcze do tego stosowny adres, bo pamięć bardzo bywa ulotna. Go wszystkim, tak. Zobaczcie Państwo. Mogliśmy liczyć w zdalnej pracy na wsparcie i duchową obecność Pana Ryszarda, za co pięknie dzisiaj dziękuję. Dziękuję Państwu. Współpraca z Wami jest również przyjemnością dla mnie. Dziękujemy pięknie. A korzystając z okazji, chciałabym przede wszystkim pokłonić się nisko całemu zespołowi moich pracowników. Wczoraj na konferencji telekonferencji organizowanej przez kuratorium pozwoliłam sobie zwrócić uwagę, że dzięki Państwu proces realizacji podstawy programowej i zajęć w naszej szkole mógł przebiegać tak sprawnie, bo korzystaliście z własnego sprzętu, czasami rywalizując z tym sprzętem z własnymi dziećmi, bo oni również musieli realizować podstawę programową ze współmałżonkami, którzy niejednokrotnie pracowali zdalnie. Dostosowywaliście godzinę pracy do możliwości naszych uczniów, a ci z kolei rywalizowali o komputer z rodzeństwem, ze współmałżonkiem, a niejednokrotnie kierunki nasze zaoczne z własnymi dziećmi uczącymi się w szkołach różnych szczebli. Za to, że wykazaliście się tą pomysłowością, kreatywnością, za to, że przestały być Wam obce wszystkie tajniki internetu, chciałabym przede wszystkim złożyć podziękowania tu obecnemu zespołowi kierowniczemu, moim wicedyrektorkom, pani Barbarze Drygos, pani Annie Stachurze, moim kierowniczkom szkolenia praktycznego, pani Ewie Zając, pani Katarzynie Święckiej i kierownikowi internatu, panu Dymitrowi Plisakowi,
ale za nimi stoi cała rzesza naszych pracowników. Nie będę wymieniała ich tu z imienia i nazwiska, bo trwałoby to zbyt długo, a przede mną wymienianie nazwisk i imion tych, których chcę w sposób szczególny wyróżnić. Pragnę wam tylko powiedzieć, że szkoła pusta, szkoła bez uczniów nie przypomina szkoły, którą wy znacie. Ja w swojej karierze zawodowej nigdy nie pracowałam i nie błąkałam się po pustej szkole. Nigdy nie było tu pustego internatu. Nigdy nasza kuchnia w roku szkolnym nie zawieszała pracy. Dlatego staraliśmy się ten okres wykorzystać, aby przywitać was bardzo godnie. Wykonywaliśmy wszystkie bieżące naprawy. Mało tego, walczyliśmy z awariami przeszło stuletniej instalacji wodnej, doprowadzającej wodę do naszych obiektów. Dokonywaliśmy nasadzeń. Robiliśmy wszystko, byście chcieli wrócić do naszej szkoły. Ale kreatywność moich pracowników to nie tylko ta praca. Szyliśmy również maseczki. Szukaliśmy materiałów, szukaliśmy gumek, które okazały się towarem deficytowym. Używaliśmy maszyny do szycia, które zakupiliśmy 2 lata temu w projekcie unijnym. Okazało się wszystko potrzebne. I wsparliśmy domy opieki, z którymi współpracujemy na co dzień, w te maseczki nasz zaprzyjaźniony departament, Urząd Marszałkowski, a tych maseczek było grubo ponad 2200. Bardzo wam za to dziękuję i jestem pewna, że dzięki tej zapobiegliwości wielu z nas uniknęło kontaktu z koronawirusem. Ale mimo że pracowaliśmy zdalnie, trudno jest sobie wyobrazić realizację praktyk zawodowych przez internet. Skorzystaliśmy w związku z tym z możliwości, którą dawało nam Ministerstwo Edukacji i stosowne rozporządzenia wydawane w trakcie pandemii. Mogliśmy zorganizować dla was inną formę realizacji praktyk zawodowych, którą były projekty edukacyjne. Jeżeli słuchające nas osoby, nie tylko uczniów, interesuje efekt waszej pracy, zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową. W zakładce projekty edukacyjne możecie obejrzeć efekty waszej pracy. Ale tu zespół, który się dzisiaj widzicie, obejrzał wnikliwie wszystkie. Wybraliśmy 3 najlepsze. Pierwsze miejsce zajęła grupa drugiego roku Technika Usług Kosmetycznych, pierwszego roku, przepraszam, która pracowała pod opieką pani Marty Wróblewskiej. W skład zespołu, który wygrał w naszej ocenie najlepszym projektem, była Kasia Walasek, Daria Wróbel, Daria Sobkowska, Nikola Sztelman, Sylwia Stankowska. Bardzo wam, dziewczyny, gratuluję. Ale nie ukrywam, że mam nagrodę bardzo osobistą, własną. Na okładce tej płyty są moje 2 wnuczki. Płyta wydana jest w studiu mojego syna. Dzisiaj jest to unikat i biały kruk w świecie hip-hopu. Ale za to, że Nikola napisała z koleżankami tekst i sama go wyrapowała, myślę, że ta płyta będzie najlepszą nagrodą od serca, do odebrania oczywiście w naszym sekretariacie, jak również nagrody dla wszystkich członków zespołu. Drugie miejsce zajęła również grupa Technika Usług Kosmetycznych pierwszego roku, ale pracująca w innym zespole, do którego należała Klaudia Bobrowiecka, Antonina Głuchowska, Izabela Dobrzeniecka i Magdalena Fijarczyk. Pracowałyście pod opieką pani Moniki Grono, zrobiłyście przepiękną stronę internetową, do której zapraszamy. Trzecie miejsce zajęła grupa Technika Elektroradiologa pierwszego roku, do którego do zespołu należał Marek Wojtek Matysiak, Jan Nowakowski, Nela Daniela Stejman, Kamila Więcek-Krokowska oraz Damian Wilk. Pracowaliście pod opieką pana Marka Siemaszki. Każdy z was otrzyma
skromną nagrodę, którą udało nam się dla Was pozyskać. Gratuluję Wam tego zaangażowania i pomysłowości. Wam wszystkim pozostałym uczniom również gratuluję, bo filmiki, które oglądaliśmy, język migowy, który stał się dla nas bliższy, po prostu napawał nas radością. Ale zorganizowaliśmy Wam w czasie tego smutnego okresu pandemii również konkursy. Mieliście taki konkurs z okazji Dnia Dziecka. No, widzicie, pracujemy w realu. Praca trwa nadal. Dziś wykorzystujemy dzień, że nie ma egzaminów, więc trwa za oknem koszenie trawników. Zaraz to uciszymy i poprosimy, żeby pan Remigiusz pracował troszeczkę później. Zorganizowaliśmy dla Was konkurs z okazji Dnia Dziecka. Konkurs bardzo trudny, bo chcieliśmy Wam udowodnić, że my też kiedyś byliśmy dziećmi. Polegał on na tym, aby w fotografiach dzieci rozpoznać pracowników naszej szkoły. Nikt nie wygrał tego konkursu, a trzeba było rozpoznać 3 zdjęcia. Od razu tłumaczę, nie było mnie na żadnym, chociaż wielu z Was twierdziło, że tam byłam. Natomiast dla tych, którzy odnaleźli trafnie chociaż jedną osobę, mamy również nagrody niespodzianki. Nagrody dostają Magda Wrońska, Adam Majkowski, Szymon Kronowiecki. Bardzo Wam gratuluję. Muszę z wielką radością podkreślić również, że średnia ocen w drugim semestrze bardzo podskoczyła. Frekwencja na zajęciach z drugiej strony komputera była bardzo wysoka. W związku z tym średnia do stypendiów za wyniki w nauce zostanie podniesiona, bo wszyscy przeszliście nasze oczekiwania. Kto nie miał komputera, mógł skorzystać z naszych zasobów. Staraliśmy się Wam dopomóc, jak potrafimy najlepiej. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już w realu, że nie będziemy widzieć się tylko i wyłącznie podczas egzaminów. Ale chciałam również powiedzieć, że mimo tego ciężkiego okresu 128 osób przystąpiło teraz w sesji letniej do egzaminu. Ukończyło szkołę w tym roku 115 uczniów na 343, którzy uczyli się w drugim semestrze. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu, a słyszę, że jest trudny i egzaminy trwają u nas do 30 czerwca, że wszyscy zdacie ten egzamin. Trzymamy za Was kciuki, bo jest to nie tylko efekt Waszej pracy, ale również efekt pracy całego naszego zespołu. W związku ze zbliżającymi się wakacjami chciałam Was poinformować, że od dzisiaj ci, którzy rozliczyli się z biblioteką, oddali kluczyki od szafek, mówię tu o absolwentach, mogą odbierać świadectwa ukończenia naszej szkoły w sekretariacie. Najlepiej, gdybyście umawiali się telefonicznie i wchodząc do szkoły przestrzegali reżimu sanitarnego. Przy drzwiach jest informacja, jak to robić, są środki dezynfekcyjne i mam nadzieję, że wrzesień powitamy radośnie w rzeczywistości, w realu, na naszych korytarzach, pełnych gwarów, wspomnień z wakacji. A ja Wam życzę, żeby te wakacje były przede wszystkim zdrowe, żeby te wakacje nauczyły Was szacunku dla własnej osoby, dla własnego zdrowia, szacunku dla zdrowia drugiej osoby. Bo jeżeli my dostosujemy się do reżimu, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale i zapewnimy to zdrowie osobom, które będą wokół nas. Życzę Wam wszystkiego, co szczęśliwe, wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co wymarzone, a z uczniami, którzy jeszcze nie kończą naszej szkoły, mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem 1 września. Do zobaczenia. Wszyscy, do zobaczenia. Do widzenia. Bo machamy, żeby nasze media miały taką możliwość. Kochamy Was i tęsknimy bardzo za Waszą obecnością w szkole. Czekamy na Was 1 września. 1 września.
To znaczy, że się zakończyła nasza audycja. Teraz jeszcze dzwonek. Bardzo Wam, kochani, bardzo dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za... My dziękujemy Wam. No to poczekajcie, to teraz. Teraz to mój kierownik internatu. Tak wysprzątał i tak wyremontował nie tylko pokoje mieszkalne, ale i pokoje urzędników, że egzaminatorzy, którzy pojawili się w naszej placówce na czas egzaminów, powiedzieli, że jeszcze tak przygotowanego w wakacje obiektu nie widzieli. W związku z tym uważam, że pasy do ćwiczeń dla internatu bardzo się przydadzą. Proszę bardzo. Oj, a to widać, to jest szatko. Dobra, ale to dobra. No ale teraz tak. Chwaliliśmy Monikę Grono, że Monika Grono bardzo pomogła naszej placówce i naszym nauczycielom przy zajęciach z tych zdalnych. Ale Monika Grono powiedziała, że gdyby nie wsparcie i pomoc Ani Stachury, to ona by nie dała rady z tym Teamsem. I myślę, że naszej szkole też są potrzebne pasy. Poczekajcie, wiecie, to nie koniec, ja bardzo przepraszam. Ponieważ w naszym gronie, to miało, ja nie myślałam, że tak kamera stanie. Ewuniu, pozwól tutaj. I Kasieńko, pozwól tutaj. Ponieważ to jest nasza przedstawicielka w profesjonalnym, już tym takim z wynikami świecie badmintonistów. I myślę, że jeżeli Wam wręczę te oto rakietki, to zrobicie z nich użytek w szkole, prawda? Będziemy ćwiczyć. Dobra, i chodź tu, Baś. Ponieważ jesteś najsmuklejsza i najwyższa w naszym zespole, zrobiłabyś furorę w NBA, w związku z tym dostajesz piłkę siatkową do koszykówki, tak, którą na... To są oczywiście wszystko dary dla naszej szkoły, ale dzięki Wam jest mi tu łatwiej pracować i po prostu znoszę te wszystkie trudy dzięki Wam. I każdemu dyrektorowi w naszych placówkach życzę takiej kadry kierowniczej, bo to, że my odnosimy sukcesy, to nie jest tylko zasługa Joli Płoczewskiej, to oni wszyscy pracują ze mną na wizerunek naszej szkoły i gdyby nie oni, to nie mielibyśmy czym się chwalić. Chodźcie to wszyscy razem, zrobimy sobie. Ja muszę powiedzieć jedno zdanie. Jaki, z drugiej strony. Jaki generał, taka armia. Mądrego to przyjemnie. Słuchajcie, stajemy boczkiem, bo to wtedy sukces. Tak. Będziemy mieli, wiecie, najpiękniejsze zdjęcia robi Rudek u siebie, tak? Ale to nie koniec, ponieważ to był rok, w którym nie mogliśmy wypić z Wacławem kawki przyjacielskiej, a cała moja kadra dostaje pamiątkową, nauczycielską filiżankę. Mam nadzieję, że pijąc kawę z tej filiżanki będziesz o nas pamiętał i wspominał. I bardzo, bardzo Ci dziękujemy, że mimo tego chodźmy tu. Bardzo dziękujemy za obecność wśród nas przy każdej uroczystości. I mimo, że od marca pracowaliśmy zdalnie, to wiedzieliśmy, że o naszej szkole cały czas reklama leci na portalu. Ślicznie dziękuję. Pięknie dziękuję. Będę pamiętał i zawsze, kiedy tylko będzie możliwe, będę tu z Państwem. No ale tak się składa, że czasami jest tato, czasami jest córka. To nie jest tak, że my nie pamiętaliśmy o córce również. Brawa dla córki wszyscy razem. Pięknie dziękuję. A ja życzę portalowi wspaniałych imprez, bo dzień zawsze zaczynamy od otwarcia Olsztyn 24 i było widać, że tych imprez w Olsztynie było coraz mniej. I czasami myśleliśmy, pan Wacław teraz ma trochę więcej czasu dla siebie i rodziny. Albo i niekoniecznie. Dziękuję Wam skarbie za wszystko, a teraz zaprosimy pana Wacława i pokażemy, jak się wchodzi do szkoły, jak się chodzi na egzaminy, jak to wygląda
bo to jest nie z tej ziemi, bo tak jeszcze w życiu w naszej szkole nie było. Zdrowia, bez żadnych koron, nie chcemy już covidów, chcemy normalności, ale to jest nauka dla nas wszystkich. Wyciągamy z niej wnioski i będziemy żyć tak, żeby nas zło nie dotknęło. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.